No dobra, to teraz konfigurujemy sobie tutaj tą naszą solucję, a konkretnie to nasz projekt. No bo zobaczcie, tutaj mamy solucję, nie? I pod solucją mamy projekt. I teraz my sobie skonfigurujemy ten projekt tak, żebyśmy mogli w nim używać Selenium. Bo jak my sobie tutaj nie dodamy do zależności z Selenium, do zależności, czyli tutaj pod dependencies, no to nie będziemy mogli używać metody, jakie Selenium dostarcza. I jak to się robi? Klikamy sobie tutaj prawym przyciskiem myszy na ten nasz projekt. I wybieramy Manage NuGet Packages. I teraz tak, musimy sobie wyszukać Selenium. Chwilkę poczekać. I to, co my potrzebujemy, no to jest właśnie to Selenium Web Driver. W późniejszym czasie zainstalujemy sobie też to Selenium Support, bo tam są zresztą, tak jak tutaj macie opisane, support classes for Selenium WebDriver. Driver. Będziemy z niektórych z nich korzystać, ale to później. Na razie instalujemy sobie tylko to Selenium WebDriver, Ostatnia stabilna wersja. No i Install. Tutaj dostajemy pełną informację, co dokładnie będzie odinstalowywane, co będzie updateowane i co sobie zainstalujemy. Klikamy OK. Musimy jeszcze poakceptować tutaj licencję. No i już, i teraz jak ja sobie to już zamknę, to okienko tutaj i przejdę sobie do Packages, no to zobaczycie, że mamy tutaj e, Selenium Wheel driver Dobra, zamknijmy, zamknijmy sobie ten, ten, ten tutaj nuget Package Manager zamkniemy sobie też to, zostawimy sobie tylko test. Korzystając jeszcze z tej okazji, że tutaj jesteśmy, to zrobimy sobie jedną małą rzecz, która nam się przyda na później, znaczy na później, no od razu nam się przyda, jak będziemy korzystać sobie właśnie z Visual Studio, no bo zobaczcie, to Solution Explorer tutaj zajmuje nam trochę miejsca i te properties tutaj na dole też nam zajmują trochę miejsca, nie? Moglibyśmy to wszystko tutaj użyć do, opisania no, do kodu po prostu i będzie nam troszkę wygodniej. Więc klikniemy sobie tutaj w tą, w tą taką strzałeczkę w dół i tutaj nie widzicie tego, tych wszystkich opcji w pełni, dlatego że one się nie mieszczą tutaj w tym oknie, w którym nagrywam, ale musicie sobie kliknąć Auto Hide. I to samo zrobię teraz z tymi Propertiesami, Auto Hide i zobaczcie, teraz wszystko mam tutaj po jak będę potrzebowała, to sobie tylko kliknę na przykład Solution Explorer, żeby tam wejść, nie? Czy, czy jakieś tam Propertiesy. No to skoro mamy już salenią wpięte do tego naszego projektu, no to może spróbujemy go jakoś tam użyć. No, i tak jak mówiłam na poprzedniej lekcji, to co się znajduje w metodzie, która jest tutaj zaraz pod tym setupem, dzieją się rzeczy, które się mają dziać przed każdym testem, czyli zróbmy sobie tutaj taki przykład. Skopiuję ten test cały, wkleję go tu jeszcze dwa razy, tylko muszę mu zmienić nazwę, czyli to będzie test 2, a to będzie test 3, nie? To ta metoda setup, ona się będzie wykonywała przed każdym z tych testów. Czyli my, jeżeli sobie odpalimy wszystkie testy stąd, to to, co się stanie, to przed każdym tym testem wejdziemy do setupa, zrobimy to, co tam w tym setupie jest, a potem przejdziemy do testu. Test się skończy, znowu wchodzimy do setupa, znowu robimy to, co w tym setupie jest, robimy drugi test. Potem, jak już ten drugi test się skończy, to wchodzimy znowu do setupa, robimy to, co tam w tym setupie jest i przechodzimy do trzeciego testu, nie? Tak to działa. Więc my sobie w tym setupie zrobimy teraz coś, co musimy zrobić przed każdym testem w Selenium? Czyli musimy sobie stworzyć drivera. Czyli taki obiekt, który pozwoli nam m.in. nawigować się do jakiejś strony i szukać na niej elementów. No i teraz tak, nasz driver będzie implementował interfejs iWebDriver, ale stworzymy sobie Chrome Drivera. No i teraz o nam się wszystko tutaj podkreśla na czerwono. Musimy teraz y, najechać na przykład na iWebDriver. Wciśnijcie sobie Alt plus Enter. No i dostajecie jakieś tutaj możliwe opcje, które może, chcecie wykonać. No i my chcemy zrobić using Open QA Selenium, czyli tutaj nam teraz wskoczy, że będziemy używać czegoś takiego. W związku z czym już to nam się nie podświetla, bo się poprawnie zaciągnęło i teraz to samo musimy zrobić z Chrome Driverem, czyli Alt plus Enter i Using Open QA Selenium Chrome. No dobrze, tylko żebyśmy mogli teraz używać sobie tego drivera w testach, no bo to jest to, co my chcemy zrobić. Chcemy móc używać tej zmiennej, nie? W, w metodach testowych. No to my tak sobie nie możemy tego zrobić, tak o, zobaczcie. Dostajemy informację, że ta nazwa nie istnieje w tym kontekście. No, oczywiście, że nie, dlatego, że nie, nie mamy dostępu do zmiennych utworzonych w innych metodach. No to, żeby to nam tak zadziałało, to tą deklarację tej zmiennej driver musimy sobie tutaj wywalić do ciała klasy, żeby to było dostępne dla każdej metody w tej klasie. No i teraz. Tutaj już tylko inicjalizujemy, czyli już nie potrzebujemy deklaracji tej zmiennej, bo ta zmienna już jest zadeklarowana tutaj, już potrzebujemy ją tylko zainicjalizować. W związku z czym tego drivera już teraz możemy użyć, dlatego że po pierwsze, jakby zmienna driver jest dostępna w każdej metodzie, nie, no bo jest tutaj zadeklarowana w ciele klasy, ale będzie też zainicjalizowana przed każdym testem, bo przypominam, że ta metoda tutaj setup, ona się wykonuje przed każdym testem, dlatego ten driver nie będzie nulem, tylko będzie właśnie tym new Chrome driver. No i na takim driverze możemy już na przykład wykonać jakieś metody, na przykład nawigować się do jakiejś strony. I robi się to właśnie tak driver, navigate i go to URL. I teraz tutaj musimy podać ten, tego urla, pod którego chcemy iść. Czyli na przykład chcemy sobie pójść do google.pl, nie? Dobra. Teraz ja usunę te dwa pozostałe testy, bo ich na razie nie potrzebujemy. To był tylko przykład. Tylko to nam tak nie zadziała. I już wam pokażę dlaczego. Jak sobie klikniecie tutaj prawym przyciskiem myszy, no gdziekolwiek w zasadzie na tej klasie, to macie coś takiego jak Run Tests. No i my sobie odpalimy te testy i zobaczycie, co nam poleci. No i polecił nam błąd, i tutaj macie dokładnie, co to poleciało, i on nam mówi, że ten plik Chrome Driver Exe nie został znaleziony. W bieżącym folderze, oj, jeszcze raz, w bieżącym folderze albo w, albo w zmiennej środowiskowej. I że my sobie możemy tego drivera ściągnąć. No bo właśnie to, to nie jest tak, że, że to jakoś tutaj automagicznie się samo wykona. To nie chodzi tylko o obiekt, e, 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 obiekt implementujący, e, obiekt klasy implementujący interface iWebDriver, czyli w naszym przypadku Chrome drive. My musimy jeszcze dostarczyć tego drivera. No i już Wam pokazuję, skąd sobie można wziąć takiego drivera. Wchodzicie sobie normalnie do przeglądarki i wpisujecie Chrome Driver. No i pierwszy wynik to jest właśnie to miejsce, z którego możecie sobie pościągać drivery. I moja wersja przeglądarki, to sobie sprawdźcie, nie? Bo my na razie będziemy to robić wszystko na Chromie, żeby sobie nie mieszać. Natomiast wersję przeglądarki możecie sobie zobaczyć tutaj w pomoc. I Wy tego nie widzicie, bo mam za malutkie okno. Ale może Wam to po prostu przesunę. Zobaczcie tutaj, pomoc i Google Chrome informacje, nie? I tutaj macie wersję. Moja wersja to jest wersja 78. W związku z czym, zobaczcie, tutaj macie dla odpowiedniej wersji drivera 3904, dobra. Czyli ja potrzebuję sobie ściągnąć tego drivera. No to go ściągnę. Dla mnie to będzie driver dla Windowsa. I teraz tego drivera trzeba sobie wypakować. Tam w środku jest tylko jeden plik EXE i on się właśnie nazywa Chrome Driver EXE. I my sobie go teraz wypakujemy i wkleimy do tej naszej solucji. I chodźmy może tutaj, otworzymy sobie tą solucję, w zasadzie to do projektu. Tutaj kliknijcie sobie prawym na ten projekt na przykład i teraz sobie weźmiemy Add. I musicie mi uwierzyć na słowo, że tutaj jest New Folder. Tego nie widać, no bo mi tutaj trochę wyjeżdża poza ten ekran, w którym nagrywam, ale Add i tam jest New Folder. I teraz ten folder sobie nazwiemy, że to są resources. I teraz tak chodźmy. Jak klikniecie sobie właśnie prawym na to resources, to możecie zrobić open folder in Fire Explorer. No i wtedy otworzy wam się właśnie to miejsce, ta fizyczna lokalizacja na dysku, gdzie mamy to resources. I tam sobie wklejmy tego Chrome Drivera, którego ja wypakowałam z, z tego pliku, który ściągnęliśmy przed nie? I teraz wracamy tu. Do tego Resources, tu już ten Chrome Driver jest. Kliknijcie sobie prawym, żeby otworzyć propertiesy tego. I teraz tak. Copy to Output Directory, to musimy zmienić na Copy if Newer. No i teraz się zaczyna, bo muszę Wam pokazać, co, co to w ogóle jest, nie? Jak sobie przejdziecie jeszcze raz tutaj do tego projektu, nie? Gdzie jest ten nasz projekt? Kurs Selenium, no i... No i tutaj testowy projekt, nie? Dobra, no więc to jest nasza solucja i tym sobie otwieramy, jakby te, ten, tą całą, no tą całą solucję. E, możecie sobie właśnie otworzyć tak, że otwieracie sobie Visual Studio i otwieracie jakieś tam ostatnie solucje, albo sobie dwukrotnym klikiem e, lewym przyciskiem myszy otwieracie właśnie tą solucję stąd, nie? I to jest jakby ten plik. Dobra, i teraz tutaj w te, w jeszcze, jeszcze głębiej znajduje się coś takiego jak bin. I BIN to jest taki folder, który nam się tutaj utworzy, jak my sobie zbildujemy akurat ten projekt, czyli testowy projekt, nie? Zbildujemy, czyli tutaj klikniemy sobie prawym i build. No i co się w tym binie znajduje? W pinie macie debug. Debug dlatego, że taką mamy teraz konfigurację. Tutaj sobie zobaczycie tą konfigurację. To na tym etapie nie ma większego znaczenia. Natomiast po prostu musicie wiedzieć, że tam trzeba do tego debuga wejść, bo w takiej konfiguracji odpalamy te testy. No i tutaj jak sobie wejdziemy do tego netcore app, to tutaj mamy mnóstwo jakichś dll -ek. No i to są pliki, które pozwalają nam na uruchomienie tego naszego programu. W tym będziemy tu też mieć tego naszego właśnie Chrome drivera. Ale tylko jeżeli my powiemy, że my przy buildzie... To było właśnie w propertiesach, że my przy buildzie chcemy skopiować ten plik do tego Bina. No i myśmy to ustawili tak, że chcemy go tam przenieść, znaczy skopiować, jeżeli to, ta wersja, którą tutaj będziemy mieć, będzie nowsza od tego, co jest w Binie, nie? Więc zobaczcie, teraz w Binie, gdzież my to mamy? Nie mamy w ogóle tego folderu Resources, nie? Nie mamy też tutaj tego Chrome Drivera. Ale teraz, jak ja tu wrócę i zbuilduję sobie ten projekt. I teraz wrócę do tego folderu. To zobaczcie, mam tutaj to resources skopiowane i w środku mam Chrome drivera, nie? No i ja sobie teraz kliknę prawym, albo nawet nie, kliknijcie sobie, przytrzymajcie sobie shift i kliknijcie sobie prawym i wtedy dostaniecie takie coś, kopiuj jako ścieżkę. No ja sobie to skopiuję jako ścieżkę. Wrócę sobie do testów i teraz ścieżkę do tego drivera podaje się właśnie tutaj. Czyli jako parametr. I żeby wam tutaj nie podkreślał tych wszystkich slaszy, no bo slash plus coś tam, no to slash to jest w ogóle znak ucieczki, czyli taka, takie coś, co nas informuje, że będziemy wyskakiwać ze stringa. Czyli, że to, co się będzie potem działo, na przykład slash n, to jest, o ile dobrze pamiętam, znak nowej linii. Więc ten slash to on, to nie jest sobie taki jakiś tam znak, tylko on ma też jakieś szczególne zastosowanie i slash plus coś tam jest trochę inaczej czasami interpretowane. Więc jeżeli chcecie użyć po prostu slasha, no to musicie najpierw dać slasha, który jest znakiem ucieczki, a potem znowu drugiego slasha i to wam zostanie zinterpretowane jako jeden slash, albo możecie sobie przed wszystkim postawić małpę, nie, przed całym tym stringiem i on wtedy wie, że to co jest tutaj w środku, pomiędzy tymi właśnie cudzysłowami, ma być traktowane dosłownie jako string, czyli ma tutaj jakby zignorować, czy coś tutaj jest jakimś tam szczególnym znakiem, właśnie, czy coś jest znakiem ucieczki. Nie, on ma to traktować jako takiego zwykłego stringa. Założyć jakby, że wszystko, co tutaj jest, będzie po prostu tym naszym literałem. Musimy tylko zrobić jeszcze jedną rzecz, bo my tutaj nie podajemy tak naprawdę ścieżki do Chrome Drivera, tylko ścieżki do folderów, w którym Chrome Driver się znajduje. Czyli tego nie potrzebujemy. Potrzebujemy tylko Resources. A on już potem sobie tam doklej, że szuka Chrome Drive No i spróbujmy to teraz odpalić. No, i jak widzicie, otworzyła nam się przeglądarka. Przeszła nawet na Google, czyli na google.pl, czyli na tą stronę, którą myśmy tutaj podali. Widzieliście też pewnie, że ja musiałam tą przeglądarkę sama zamknąć. No, i żebyśmy nie musieli jej sami zamykać, no to można zrobić jeszcze jedną rzecz. Bo ta metoda, nie, setup, to jest taka metoda, która odpala się przed każdym testem. Ale możemy sobie też zrobić metodę, która odpala się po każdym teście. I taką metodę musimy oznaczyć sobie jako teardown. I ta nasza metoda będzie nam wychodziła z drivera. Czyli public, void, i tu sobie ją nazwiemy close, albo nawet quit driver. Teraz wam powiem, jaka jest różnica. Quit driver. No i teraz tutaj po prostu driver i quit. Jaka jest różnica? Bo mamy też metodę driver. A, jeszcze raz. Driver i close. Jaka jest różnica? Driver close nam zamknie przeglądarkę. Ale nie, 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 ubije nam drivera, co oznacza, że w procesach w tle ten driver cały czas gdzieś tam będzie. No ale jeżeli chcemy w ogóle po prostu wyjść i nie będziemy już używać tego drivera, no to musimy użyć driver quit i o to mi chodzi, żeby zwolnić, jakby, żeby tam i w procesach po prostu ten Chrome driver nie wisiał. Dobra, jaki jest problem z takim driverem? No jest jeden problem, bo przeglądarka się aktualizuje, nie? W sensie, tak jak zresztą widzieliście, jak ja sobie tutaj otworzyłam i przeszłam sobie tutaj do tych ustawień, nie, do pomoc i, i do informacji, no to widzicie, że on mi w ogóle z automatu, tam przez chwilę się pokazała ta, ten kręciołek, nie, że, że mi sprawdza i ewentualnie instaluje nową wersję Google Chrome. No i ta wersja się różni. No i tak samo jak byliśmy właśnie tutaj i sprawdzaliśmy sobie, którą chcemy sobie ściągnąć, no to zobaczcie, że te drivery, one się różnią w zależności od y, różnej wersji, Przeglądarki, nie? Więc może Wam się zdarzyć, że przeglądarka Wam się zaktualizuje, no bo to się dzieje automatycznie, że przeglądarka Wam się zaktualizuje, a Wy będziecie używać cały czas starego drivera, którego będziecie sobie właśnie przechodzić w tym folderze Resources i testy z dnia na dzień przestaną Wam działać. To się może zdarzyć. Więc za każdym razem, jak zaktualizuje Wam się przeglądarka, no to musicie sobie również ściągnąć nowego Chrome Drivera i wpakować go do, do swojego projektu. Możecie to sobie odrobinę ułatwić. Nie jest to może jakieś turbo duże ułatwienia, ale dzięki niemu nie musicie specjalnie nawigować się na tą stronę, z której ściągaliśmy Chrome Drivera i ściągać nowego. I już wam pokażę, jak to robić. Kliknijcie sobie prawym na testowy projekt. I tutaj znowu Manage Nugget Packages. I teraz w Browse wpiszcie sobie Chrome Driver. I teraz to, czego my potrzebujemy, to ta paczka od pana J Sakamoto. I teraz tak. Te wersje, które tu widzicie, to są wersje przeglądarki, więc to też musicie jakby uwzględnić, jakby zgodzić się musi to z wersją waszej przeglądarki. Zaleta tego jest taka, że no, nie musicie się nawigować na żadną stronę. Jeżeli tu się pojawi jakaś nowa wersja, no to będziecie sobie mogli dostąd zaupdatewać, co pewnie w trakcie trwania kursu się zdarzy, więc i tak będziemy mieli okazję to zaobserwować. Więc tutaj w przypadku tej wersji przeglądarki, ja się jeszcze upewnię. Czy ja na pewno myślę, że mam 78. Tak, mam 78, no to potrzebuję właśnie to. Więc ja sobie to zainstaluję. Ok. No i już. I teraz tak. Zamknę sobie ten nuget packages. No właśnie, i w ogóle, jeżeli Wy sobie tutaj wejdziecie, to tutaj w updates będziecie mieli, tylko sobie stąd. Chrome Driver, stąd zabiorę. Tutaj w Updates będziecie mieli e, update'a tego, tego, tej paczki właśnie z przeglądarką, jeż, znaczy z tym driverem, jeżeli będzie nowa. Więc będziecie sobie mogli tutaj, wiecie, dwoma klikami w zasadzie zupdateować bez nawigowania się tam na tą stronę, z której ściągaliśmy drivera. No więc jest to jakoś tam wygodniejsze. E, co jeszcze, co jeszcze? Plus jest taki, że już nie musicie tutaj utrzymywać żadnego tutaj dodatkowego folderu, więc ja go sobie w ogóle stąd zabiorę. I w ogóle wy tego nie widzicie. Tutaj jest driver, a wy go nie widzicie, nie? E, I nie musicie tego jakoś tam, wiecie, właśnie utrzymywać w jakimś osobnym folderze. E, dobra. Jaka jest jeszcze zaleta? Już wam pokazuję. Bo e, teraz nam się to ładowało gdzie? Do Resources i do Chrome Driver, nie? I teraz jak ja tego bina stąd zabiorę, wytnę go całego, nie? I zbilduję to jeszcze raz. No to teraz ten mój Chrome Driver jest gdzie? Jest tu. Czyli nie w jakimś dodatkowym podfolderze pod tym Netcore App, tylko bezpośrednio tutaj, a to sprawia, i to jest fajna sprawa, że nie musicie podawać tej ścieżki. Możecie w ogóle po prostu stworzyć tego drivera bezparametrowo i on będzie szukał sobie Chrome Drivera właśnie w tym binie, jakby w tym, w tym podstawowym folderze pod Debug i Netcore App. A nie, bo wiecie, jak tutaj macie dodatkowy folder właśnie w postaci resources, no to on sobie tego tak sam nie znajdzie, musicie mu podać ścieżkę. Jak to wam się wpakuje tutaj, tak żywcem, do tego głównego folderu, no to sobie znajdzie, co wam zresztą właśnie pokażę. No i przeglądarka się odpaliła, przeszło do Google, już samo to, że przeglądarka się odpaliła, oznacza, że on sobie znalazł tego, tego Chrome Drivera poprawnie. No i to jest taka podstawowa konfiguracja, właśnie tego potrzebujemy, żeby móc w ogóle zacząć pisać jakieś testy w Selenium na przeglądarce Chrome. To była jedna z pierwszych pięciu darmowych lekcji kursu z Selenium w C Sharp. Więcej lekcji znajdziesz na testelka.pl, czyli mojej platformie z kursami online dla testerów oprogramowania, na którą, wiadomo, gorąco Cię zapraszam. Znajdziesz tam także inne kursy, w tym kurs Selenium w Java i kurs testowania API w REST Assured. Tymczasem trzymaj się i do usłyszenia.